My z Teradamo 15, budowlany głos w internecie, zapraszamy. Siemaneczko, z tej strony jak zawsze Mister Adamo 15, jest ze mną Miki. Cześć. Super, piękne rozpoczęcie. I w tle Brączuś. Cześć. O. Brączuś to tam ostra biwa i te sprawy. W tym oto odcineczku Miki pokaże, jak kopie się koparką w tej oto właśnie grze. W lewo właśnie... i w prawo, i w lewo i w prawo. Właśnie będzie odcinek, jak się nie kopie po koparką w tej grze. Nie, to małą koparką to jakoś nie kopałem. To małą koparką jest ciężko się kopie. Nie wiem jak dużo, właśnie nie próbowałem, więc... Ale Miki, ty próbowałeś, więc możesz... O Jezus Maria, to możesz dużo powiedzieć. Dużo się fajnie kopie. Wiesz, no zawsze każdy orze jak może. No nie. Brączek jakiś tam... Muza w tle. Za głośno, sorry. I zaraz zablokują jeszcze. Ale miał bekę, ty serialnie. Ewentualnie uśmiałbym się jak nigdy. Dobra. I Adam by nie zarobił. Moja piękna zielona maniona. Fajnie nazwałem w ogóle. Oj, zaraz specjalnie puszczę. A zaraz dawaj. Będzie. Zaraz będzie ten, no. Nie. No, takie jedną piosenkę fajną, tylko nie wiem jak się ona nazywa, nie będę teraz śpiewał na wizji. Dawaj. Nie, co ty. I tak pewnie ale sfałszowałbym refren, no to na co mi to potrzebne, tak? Nie. Pójdź za rękę, nie? O, to bym mógł puścić. No i też pewnie by zablokowali, no ale dobra, omijamy blokowanie muzyki przez YouTube'a, bo to jest swoją drogą w ogóle, Miki, ale ty jesteś gigant, jak ty pozrzucasz. A w ogóle, zagadka dla wszystkich. O, gra ze mną Miki. A tu pisze Kazik. Tak, grałem na Kazia Sejmie. Miki zmienił sobie. Bo ostatnio nagrywałem na Kazia Sejmie. I tak wyszło. Fajnie ogólnie, tak. Fajna zabawka tą koparką jest. Dobra, to Miki niech sobie kopie, Boziu. Ja popatrzę tam zlecenia, aktywne zlecenia. To był rok tej koparki. Można tak powiedzieć, że etap mamy pierwszy zrobiony, tak, tak. W drugim etapie Miki ma jeszcze 50% do wykopania. Szybki bil jest. I do żwirowni. Etap trzeci. Co w etapie trzeci mam? Zabierz ładunek 2, dranie ze szkółki ogrodniczej i przywieźć na zewnętrznego typa zbudowy. Tak, tylko że muszę skończyć etap drugi. No to mało. Wiem, spokojnie. Grubo. Dobra, ładnie. Miki to sobie niech kopie. Nie wiem, czy ja tam będę sięgał, wiesz. Ty, nie no, nie sięgasz. Czekaj, ja ci to podsunę. Sięgam? To ja ci to podsunę może. Nie, dobra. Nie, starszy już. Zobacz. Tylko, że dom. O, no trochę tak. Dobrze. Ja sobie już tak tutaj... Tak zostało to już. Ogólnie można sprawdzić pojemność tego skrzyni ładunkowej, czy nie? Nie chyba. Tak się... Rozłożymy to, żeby już było przygotowane. Hakowiec nasz. Ole, miotło nim jak szatan. To są właśnie uroki tej koparki. Ole, żeś nie trafił. Nie, no muszę ci wiem, podsunąć. Dobra. Ja ci ją podsunę. Czekaj trochę. No Adam! Wiedziałem ci, że trochę ją podsunę, no. Trafiłbyś. Dobra, już oczyścić teren. Wykopany. A tam swoim tym... Dobra, wyjedź to. To jest ty jesteś. Czyli takie ogólnie... Zabierz ładunek do żwirowni. Miki, chcesz się przejechać? Tak. No to dawaj. Czekaj, no to weź mi na drogę to wyjedź. No dobra. Dobra, to ja poczekam, to już złóż kopareczkę, poczekam, przejdziemy się razem, ja jako pasażer dzisiaj się napiłem, nie mogę prowadzić. Gdybym wypił gazowaną mi nosi. Ojej, no ale no każdego może. Przepraszam bardzo, Bolka się kupo piwę ostatnio powiedział mi. Co? No, tak, nie, tak powiedział ostatnio, że jakoś tak... Grubo. Że chyba przez mecz to było. Jeszcze powiedział, że nie lubi swoich widzów. No. Serio? Brączkowi tak powiedział. O, to fajnie. To pozdrawiam wszystkich widzów Bolka, których on właśnie nie lubi.
Ale jakim driftem Miki? Ty, poczekaj, blaga mnie. Fajnie, ty. Jak na mnie to się czepia, że ten. Że przejeżdżam ludzi przy, no, na pasach, a on to daje czadu i to ogromnie. Na ręcznym widzę, że wchodzi. Uważaj, kobitka proste, idzie. Proste, mordo. Uważaj, kobitka idzie przez pasy, już nie ma kobitki. Ja nie widziałem. Czyli widzisz, ja leżę. A, widzisz. Czyli tak jak na mnie się... To już samochód jest przed nami. I drzewo. Gdzie was? O, drzewo, no. Jezus Maria, Boże. No, ale widzę, jak ja jadę, ja mam lagi. Ja też miałem lagi, jak je prowadziłem, więc... Ale do żirowni trafisz. No jo. Dobra. Beka, jak się patrzy, ty, serio. Chyba nie, no pierwszy raz jak jadę pasażer taką długą drogą. Ten Manto ma chyba 20 biegów. No do setki to on się rozbuja później porządnie. Drzewo! Aha, ta drzewo. Ty haker. Ty hakerze jeden, ty. No co? Nie zaliczyło nam na mapce drogi w ogóle. Widzę właśnie. Chyba, że niebieski. Widziałeś tego niebieskiego, co jechał? Nie. Tu jechał samochód naprzeciwko ciebie. Pierdzielisz. Nie no, beka po prostu. Nie wiedziałem, że tak można. Uważaj, ręczny. O, żeś przyręczny. Tak, żeś wyjeżdżał z mur. Ogłoszenie dla wszystkich egzaminatorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla Dominika Sekleckiego. Nie dajcie mu kategorii C lub C plus E. Dziękuję, dobranoc. Ale serialnie, nie mam pytań, co ty wyczyniesz. Oczyść teren budowy. Oczyść, oczyść. O, że odłączyłeś go? Ty, znikło. No, odłączyło, dobra. Lecimy na plac budowy. Jo. To żeś poleciał. Zobacz, jak ładnie wykopało. Serio, idę zobaczyć. Ja co my tu mogłem ustawić? No ty to jesteś gigant. A i tu mamy przywieź kolejne zlecenie. To dobry. Mamy. Skoczysz do szkółki ogrodniczej, czy nie? Tak. Bo wiem, że tam. No, szkółka ogrodnicza i dwie dranie. Drań. Co? Dwa razy drań. Nie wiem, co to jest. Ty poczekaj, HDS-em tu. HDS na miejscu już jest. Ciężarówka z żurawiem. Dranie? Dranie. Będzie pisało dranie. Ile? Dwa. Tak. Bierz się za widlaka, bo wiem, że to uwielbisz. Jo. Nie będę nawet... Zanim miałbym, znając życie tego HDS-a rozłożył, to ty już byś pewnie to założył, nie? O, tak teraz będziesz fajnie zawracał. To nie? Nie. O, git. Nie mogę podnosić widła. Co ty gadasz? Może się zbugował? Mhm. Bądu... Nie mogę. Zobaczę, czy ja mogę. Czy jest zbugowany? Ja mogę. Daj mi teraz. Sprawdzimy. Teraz. Nie możesz. Możesz. On mogę opuszczać. Nic więcej. Dobra, masz to ładnie. Dobra. Oczywiście moja ulubiona robota. Dobra, widakiem. A w co w ogóle gracie? No. Constructon Simulator 2015. Mm-hmm. Dzięki Brączku, że się interesujesz. Czy w jakiej, że jesteś w tle? Boże święty. Nie, żaden budek nie działa. O kurwa, oblałem się. Może na MP właśnie jakiś bagier czy tego. Nie no, zawsze mi działało. Miki, co jest? Co zrobiłeś? Nie wiem właśnie. Ja pierdzielę. Żal mi cię, dziecko. Je! Ale beka, ty. A czujesz, że po raz kolejny tym widlakiem właśnie mamy takie problemy? Ja tak uczyniłem. Dobra, mijmy to. Jadę tam. Z kabiny, nie, tu. Podnosić to bym...
Ale to się to bugowało. A my lagi niekiedy łapią. Wolna kamera. Co ty robisz? Weź ty traf chociaż ja... Trafisz, to ja trafiłem. Co ty zrobiłeś? Co ty, jak ty to zbugowałeś? Normalnie, założyłem. Ja pozdrości 600, co ty zrobiłeś? Jak ty to widzisz? Jak ci się te paleciak zbugował, że był pod tym, no... Pod tą półką i ci to zbugowało i w powietrzu latałeś. Aha, śmieszne. O, tutaj jest. Widać, że MP nie jest dopracowane. Ale zejdź mi z drogi. Ja ale takich bugów nie miałem jeszcze. Na MP. Powody nieznajome. Ty, nie, stój, nie ładuj na to. A na co? Na tą mało, bo wyekipujemy tak totować, będzie szybciej potem. To poczekaj, ja odjadę tym. Dużym. Ty mi tak ładnie podjedziesz tutaj. Okej? Okay? Nie, bo będzie szybciej dużo. To tam wykręć, no jak tam chcesz. Mole, jednak HDS-em chyba byśmy to szybciej zrobili. Dobra, dawaj. Sylwester niedługo, a fajerwerki już się robią same. Burtę urwało. Urwał No, widziałeś? Bo zahaczasz... Aha, śmiech tam. Jak ja nawet nie dojechałem do tego. Śmiech w tle brączka był też dobry. Jak ja miałem 10 metrów do tego. Ale weź co tyłem podjedź. Tyłem. Jaki mój śmiech? Bo zawalałem... Coś tam puściłeś. Bo ten zawala... A tam twoje MP jest bugowane. Dzięki. No nie ruchaj się ty. No jak ja się nie ruszam. No co ty zrobiłeś? No przecież ja się nie ruszam, to się zbugowało. Odjechałeś mi do tyłu. Nie no. I no zobacz. Wywaliło go w kosmos. Jezu, nie, ja nie gram z tobą. Jak to? Ty widzisz, że go waliłeś tego drania? Nie, mam to w dupie. Ja co zrobił? Czy jadę z tą. Czy wy widzicie, co on wyczynia tu w ogóle? Tak, jakby, no i zobacz, nawet nie mogę jechać. Ty, Migi gra na hakach, bo po prostu to nie jest Migi, tylko Kaziu i taki finał, tu w ogóle zobacz, coś jest. Zobacz, co z HDS-em popsułeś go, zobacz jak to otwarty jest. Normalny. Normalny? Ty, ale fajnie, czujesz, że podeszłeś do HDS-a i wybiło cię tak na 5 dobrych metrów z tyłu? Nie wybiło mnie. Albo sam uciekasz. Nie, to kończymy nagrywanie, bo też Adam tak myślę, bo tu coś się dzieje. Nie wiem w ogóle czemu takie coś się dzieje, dobra Migi. Zobacz! Ty, to jest w ogóle jakiś bugi, to jaki Nie, dobra. Fajnie się grało, ale to co się tutaj o, teraz... O, mogę podnosić. No teraz... Teraz mogę puszczać. Teraz super, jesteś gigant, dobra. Fajnie się oglądało takie bugowanie? Chyba tak. Więc na kolejne MP zapraszamy, jak się to wszystko naprawi, no. Trzymajcie się, baba. Na razie.